Siemano, siemano, Meksykano, jest tylko jeden, kolejne miejsce widokowe. A, Krzysiu ma... Kurde, cholera. A, Krzysiu ma kobiet 7. Kolejne miejsce widokowe i to dosyć rozległe oczywiście. Jak widzicie, tutaj dużo podpisów. Szkoda, że nie mam długopisu. I znowu rymuję. Jak widzicie. Spróbuję stanąć wyżej. Do... Kolejne miejsce widokowe. Fajnie. Ale jak szybko to winda leci. Słuchajcie, jak szybko to winda ciśnie na górę. Się w głowie nie mieści. Trochę w uszach, kurwa, coś się tylko nie rusza. No, o jakby mi spadł z tej wysokości, to raczej podejrzewam, żeby było, nie by było co zbierać telefonu nawet. No, zobaczcie, no. Pozdrawiam Agę i Artura. Pozdrawiam przy okazji i Damek i Ole. Pozdrawiam. Niedawno byliście tutaj. Pozdrawiam. Idziemy dalej. Słuchajcie, idziemy dalej. Zobaczcie. Idziemy, zobaczcie. Ja na tym leżaku zaraz będę siedział i piwo pił. Dosłownie. Dosłownie, słuchajcie, kurde, tak będzie. Tutaj jest coś, jakieś informacje. Są jakieś informacje, słuchajcie, nie, jak ktoś będzie chciał, o cholera, to w kółko mogę chodzić tak i tak do bólu. O. O. To jest ten słynny budynek, na który wleźli panowie z Rosji, młodzi. To jest ten słynny budynek właśnie. Tu jest obok. Na tego nie wleźli. Widocznie się nie dało. Także zobaczcie sobie, jak to tu jakiś. To wygląda jak koloseum. Kurde, cholera jasna. No Warszawa się ładnie rozbudowuje, nie powiem, że nie. Tam daleko, daleko ładny budynek jest. Powiem wam szczerze, że mi się podoba. Jesteśmy na bardzo dużej wysokości. Jak ta winda szybko, mówię, wjeżdża. Moment. Momentalnie jestem już na górze. Jestem na górze. Idziemy jeszcze z tej mańki. O, no i znowu te. Mam nadzieję, że mi piwa nikt nie ukradnie. No. Idziemy jeszcze dalej. Idziemy na tą mańkę. Pokażę wam, bo kurde, nie wszystko. Ja pierdzielę, ja w kółko mogę chodzić tutaj. No jak? Normalny standard. No, jesteśmy tutaj. No to już to widzieliście. To widzieliście. Tam jest chyba dworzec kolejowy. Chyba. Chyba, ale nie jestem pewien. Bo aż tak Warszawy nie znam. Szkoda, że tak... Szkoda, słuchajcie, że tak długo na pociąg będę czekał, ale najwyraźniej muszę się... O. Mówiłem, że tu jest bar normalnie, na samej górze. Także zapraszam do Warszawy, naprawdę. I wszystkich warszawiaków pozdrawiam. No. Teraz kończę, potem coś wymyślimy.